Mikołaj, gratuluję. Ciężko było, nie da się ukryć, ale końcówka jest wymarzona. Zanim zapytam o sam mecz, powiedz mi, jak ten awans smakuje, bo pamiętam Ciebie, rozmawialiśmy w 2019 roku, kiedy GKS robił awans do drugiej ligi, a jak dzisiaj ten awans smakuje dla Ciebie, dla drużyny? Na pewno ciężki, długi sezon za nami, bo te 38 meczów, cały czas gdzieś tam graliśmy, może nie nazwać tego pod presem, tylko pod takim, jakby powiedzieć, ciężarem gatunkowym, że gdzieś tam wszyscy stawiali nas w roli faworyta i my gdzieś tam udowodniliśmy, że wszystko jest możliwe, że wiara czyni cuda, bo na pewno nikt gdzieś tam 3-4 kolejki temu nie miał takich nadziei, że gdzieś tam my jednak awansujemy. No ogromna radość, no nie ma co oszukiwać. Wiadomo, to jest awans z czwartej do trzeciej ligi, ale na pewno cieszy bardzo podobnie jak ten z drugiej do pierwszej w 2019. No pełna radość gdzieś tam mnie ogarnia, duma z chłopaków też, bo no nie ma co oszukiwać, gdzieś tam w sierpniu wszystko gdzieś tam na prędce. Szacunek dla chłopaków, że gdzieś tam przyjęli propozycję i wrócili wszyscy i gdzieś tam zebraliśmy taką ekipę. Szacunek dla sztabu trenerskiego, że wykonali też kawał roboty. No i ogólnie dla całego klubu, no bo nie ma co oszukiwać, znaleźliśmy się w ciężkiej sytuacji, ale no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Który moment dla Ciebie z Twojej perspektywy był najtrudniejszy w tym sezonie, a w którym momencie tak naprawdę uwierzyłeś, że jesteśmy w stanie ten awans wywalczyć? Wiadomo, że gdzieś tam ten remis z AKS-em, później porażka z Radomskiem, to były takie dwa mecze gdzieś tam, gdzie no wiadomo, gdzieś przyszły gdzieś tam takie wątpliwości, że coś poszło nie tak, ale my gdzieś tam na koniec rundy sobie powiedzieliśmy, że nie patrzymy już gdzieś tam na kogoś, tylko na siebie, gramy każdy kolejny mecz z tygodnia na tydzień, nas interesuje i wiedzieliśmy, że ciężka praca się obroni i gdzieś tam nawet te trzy kolejki do końca gdzieś tam na AKS-ie wiedzieliśmy gdzieś tam do przerwy, że jest 0-0, wychodziliśmy na drugą połowę, wiedzieliśmy, że musimy ten mecz wygrać, a co się stanie, co życie przyniesie, No to wiadomo, no, stało się tak, że dzisiaj cieszymy się z awansu. Czy ten awans, w którym zdobywacie ponad 100 punktów, a mimo to wręcz do ostatniej kolejki musieliście oglądać się za siebie i rywalizować z Widzewem, smakuje lepiej? Nie dzięki temu, że pokonaliśmy Widzew, choć zapewne to jakieś znaczenie ma. Odbudowa klubu trwa dalej. Jedziemy. Jest dopiero początek. Dziękujemy. Remont szatni po dzisiaj na pewno będzie potrzebny. Kontynuując to pytanie. Czy to, że ponad 100 punktów, tyle zwycięstw, tyle bramek, czy dzięki temu ten awans smakuje jeszcze bardziej, że byliście takimi dominatorami ligi? Tak, jasne, że tak, no bo wiadomo. I też myślę, że dla kibiców było to ciekawe, bo gdzieś tam, gdyby nie gdzie ten rywal, to mogłoby się okazać, że gdzieś tam wygralibyśmy tą ligę, nie wiem, 102 punkty, nikt gdzieś tam nas nie zagroził. Wiadomo, no horror do końca gdzieś tam, ale no cieszymy się, że jakby to wszystko się skończyło tak, a nie inaczej, bo mogło być różnie, wiadomo, ale my do końca wierzyliśmy w to no i chwała chłopakom i wszystkim tutaj w klubie zaangażowanym w to, co się działo teraz w tym sezonie.